Dobrze, to dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj kontynuujemy rozmowy o Lakanie, rozmowy, referaty, wszystko naraz, czytania. To jest takie już połączenie teraz. Rozumiem, że będziemy omawiać dość znany chyba tekst, analiza dzienników Schrebera, tak, sędzi Schrebera. I no, dzisiaj, jak zawsze, jest z nami Anatol. Magda Krawczyk. I my kontynuujemy to, co zaczęliśmy już od ilu tygodni temu. 3 tygodnie temu chyba zaczęliśmy. Nie, chyba więcej nawet. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, to może jeszcze poczekamy parę minut. A tymczasem możemy sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, kim jest Schreber? Co to jest za postać taka słynna, że do niej odwołuje się Deleuze? Ja na przykład kiedyś pierwszy raz spotkałem się z tą postacią u Deleuza w Antyedypie i w ogóle nie wiedziałem, kto to jest. To już później mi powiedzieli, że to jest sędzia, który tam napisał dziennik i w tym dzienniku umieścił takie sprawozdanie, relacje ze swojej choroby. I co to była za choroba? I tutaj powstało wiele interpretacji. Co on miał? Ja rozumiem, że Deleuze to zinterpretował jako schizofrenię, Freud mówi o paranoi, a tutaj jeszcze dochodzą te właśnie lakanowskie jakieś interpretacje. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, na pewno ktoś jeszcze pisał o Schreberze. To już pytanie do znawców. Magda, Anatol, co na to powiecie? Ile tego jest? I dlaczego to jest tak ważne? Nie wiem, kto ma zacząć. Magda? Ja? Ja nic nie mówię. Sorry, ale ja dzisiaj nie będę jakoś szczególnie aktywna. Dobrze. Dobrze, to ja powiem kilka słów. Przyznam się, że nie jestem znawcą samej szreberologii. Faktycznie dużo osób pisało na temat tego niezwykłego tekstu, jakim są pamiętniki nerwowo chorego. Te interpretacje, które głównie ja kojarzę, to są, czy ujęcia, no to są te ujęcia siłą rzeczy psychoanalityczne, z czego, no z czego zasadniczo to, co wiem, to z grubsza, w bardzo dużym skrócie dzisiaj postaram się Państwu przekazać. Samego tekstu może tutaj taką drobną korektę wprowadzę w stosunku do tego, co Filip powiedział, że no samego tekstu to jakby no nie. To znaczy, oczywiście będziemy o nim wspominać, będziemy się odwoływać do jakichś może fragmentów nawet, ale tego tekstu nie da się po prostu omówić w ciągu, no nawet, nie wiem, 4 godzin, czy nawet może i, przepraszam, na pewno można go omawiać bardzo długo. Faktycznie, nawet jak go teraz odświeżałem sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem, to na przykład ten wątek tego, że Szreberowi znikają czy organy, zostają uszkodzone i odbudowane. Gdzieś tam zwróciłem na to uwagę w kontekście faktycznie tej idei Deleuza ciała bez organów, która gdzieś tam się przewija jako takie hasło bardziej, jako pewnego rodzaju obserwacja. Tutaj pozwolę sobie, to tak może nieprofesjonalne, ale wydaje się, że to jest portret sędziego Schrebera z czasów jego pewnie młodości. Szacuję. To było jakieś takie wydanie jego pamiętników po francusku. To jest takie ciekawe tłumaczenie, dlatego że ono już jest postlakanowskie, więc jest jak gdyby tak skierowane bardziej w kierunku już tej analizy, którą Lacan robił. Dlatego, że ta kwestia tłumaczeń między Freudem, Lacanem, Freudem angielskim, no i teraz dla nas tym Lacanem i Freudem polskim, siłą rzeczy odgrywa dużą rolę. Ten tekst, który po polsku wygląda w ten sposób. O, przepraszam. Tak, Taki. pamiętnik. Dobrze. O. Ma okładkę. To jest polski tekst Pamiętniki nerwowo chorego Daniel Paul Schreber. Jest to dosyć w sumie długi tekst, bo ponad prawie 400 stron.
Tłumaczem tego tekstu jest pani Renata Darda Sztab, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko. Należy z niemiecka wymawiać. Jest to dosyć niesamowita lektura. Sam pamiętam, moje pierwsze z nią zetknięcie było dosyć dziwnym doświadczeniem, bo po prostu takiego tekstu wcześniej nigdy nie czytałem. Tego typu tekstu. Czytałem dużo tekstów w swoim życiu nawet wtedy, ale takiego tekstu jakoś nie miałem w ręku nigdy. Ciężko chyba nazwać ten tekst poetyckim. Myślę, że najbliższe jakieś skojarzenie, które miałem, to było takie, że to jest tekst w jakimś, który ma coś w sobie z takiego stylu gnostyckiego może. No, z pewnością jakby była w nim jakaś taka przedziwna płaskość. Nie mówię tego krytycznie, jako że ten tekst nie był głęboki, tylko że był taki trochę jak taka ściana, którą trudno było przebić, bo poruszanie się po nim no, było takim doświadczeniem trochę poruszania się po jakiejś obcej planecie. Tak jak czytałem go bez żadnego komentarza. Oczywiście tutaj pojawia się ten problem tego, że no, rozumienie tekstu. Przepraszam. Anatole, tak? Czy mówisz teraz o dziennikach tak nerwowo chorego Schrebera, czy o interpretacji Freuda już od razu? Zaczynam powoli. To znaczy, tylko tak wspominam swoje, mhm. swoje. Ale o dziennikach mówisz, tak? Bo tutaj pytają tak, w komentarzach. O dziennikach, tak. No, jasne. Tutaj oczywiście występuje ta kwestia. Kwestia no, po prostu interpretacji, która, no, której ten tekst niejako poniekąd, można powiedzieć, się domaga. Poniekąd on się tej interpretacji domaga. Zresztą, jeżeli otworzycie Państwo tekst Freuda, to jest taka jakby podstawowa rzecz, że mówi się na przykład po francusku, ten tekst Freuda o Schreberze jest wydany w cyklu czegoś, co się nazywa pięć analiz, czyli tych pięć wielkich analiz Freuda, przypadków klinicznych, tam w liczbie których znajdziemy przypadek człowieka szczura, Dory, człowieka wilka, małego Hansa i właśnie sędziego Schrebera. Jakkolwiek tutaj no ciężko ten tytuł jak gdyby tekstu Freuda, on oddaje chyba dobrze, czym ten tekst faktycznie jest, mianowicie są to uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi, więc to są tak naprawdę jakieś takie refleksje Freuda na temat tego przypadku, przy czym przypadek ten jest niezwykły z tego względu, że nawet jeśli Państwo czytaliście tylko to, co Freud napisał na ten temat, to widać, jakie bogactwo treści zawiera się w tej pracy Schrebera, której wydanie walczył. Jaki ten system, który wytworzył, będąc prawnikiem, nie wiem, filozofem, czy antropologiem, czy religioznawcą, jakiego rodzaju bogactwo treści takich no, dosyć osobliwych, ale jednak niezwykłych się w nim zawiera. I oczywiście ten tekst Freuda, on, no tak jak każda interpretacja, bierze pewne składniki i wygrywa je przeciwko innym, lub też po prostu rąbuje jakąś ścieżkę rozumienia tego, czym ten tekst może być. I zresztą podobnie tutaj ten cały, to nasze dzisiejsze spotkanie może w jakimś stopniu będzie takim trochę talmudycznym ćwiczeniem z tego, że mamy Freuda, który komentuje Schrebera, po czym mamy Lacana, który komentuje Freuda, który komentuje Schrebera, komentując jednocześnie samego Schrebera. Komentując, nie będę się do tego dzisiaj odnosił, ale w swoim takim tekście, głównym tekście o psychozie z lat 50., który został na polski
przetłumaczone faktycznie jako o kwestii przedwstępnej do wszelkiego możliwego leczenia psychozy, w tym czasopiśmie Psychoanaliza. Pokażę może Państwu, nie mam go przy sobie, ale mam jakiś inny numer. To jest czasopismo polskiego NLS-u, czyli New Lacanian School. To tam gdzieś w którymś z tych numerów wcześniejszych ten tekst jest wydany. I no odnosi się tam też do innych interpretacji. Zdaje się, że w angielskim tłumaczeniu wspomnień Schrebera znajduje się wstęp Idy McAlpin, która była anglojęzyczną analityczką, która też jakieś tam przemyślenia swoje na temat tego tekstu przedstawiła. Nie wiem, czy możemy już przejść do tej właściwej części, czy jeszcze tutaj mam jakoś Państwa zagadywać, bo jest pół do siódmej. Jasne. Ja bym jeszcze powiedział jednak o tym samym Schreberze i jakby na czym my się skupiamy, bo rozumiem przykład Schrebera, dlaczego on może jest tak ważny, dlaczego on nie jest, jest nietypowy, dlaczego nie jakiś inny chory, akurat właśnie ten Schreber. To mnie właśnie interesuje. No, ciężko chyba, znaczy nie wiem, czy ciężko, no mogę tylko poniekąd spekulować, dlaczego akurat ten tekst zdobył taką popularność, dlaczego cieszy się taką i cieszył taką popularnością wśród myślicieli różnej proweniencji. Wydaje mi się chyba, że pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, jest to, że jest on niezwykle złożony. Zasadniczo to jest opis systemu urojeniowego sędziego Schrebera, który, tak jak mówiłem, no przez to, że on sam jest taką osobą, w tym tekście też tak się prezentuje, bardzo błyskotliwą, bardzo inteligentną, o w sumie bardzo szerokich horyzontach, to też ten twór, który nam prezentuje w postaci tego tekstu, oczywiście nosi cechy swojego autora. Jest tam dużo rzeczy, które wydaje mi się też, które dużo elementów, dużo wątków, których po prostu, które stawiają przed nami, stawiają nas przed ogólną kwestią problemu psychozy, w takim sensie, że stawiają nas po prostu przed niezrozumieniem tego, czym taki tekst psychotyczny jest. I mówiąc tekst, mam na myśli nie tylko tekst pisany, ale też jeżeli mielibyśmy do czynienia z kimś, kto nam opisuje takie swoje przeżycia czy myśli. Jest to rzecz, która na pierwszy rzut oka po prostu jest dla nas, no nie wiem, dla nas, którzy się takimi rzeczami zajmują, siłą rzeczy niezrozumiała. Czy ogólnie jakby cały duża część problemu z psychozą chyba zasadza się też na tym właśnie, że jest to zjawisko, którego po prostu nie da się rozumieć spontanicznie. Nie mamy aparatu do tego, żeby coś z tej psychozy zrozumieć. I tutaj od razu pozwolę sobie się poprawić, dlatego że sam Lacan mówi w kilku miejscach, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć psychotyka. Natomiast, więc w tym sensie to, co powiedziałem, było nieprecyzyjne, daje nam, psychoanaliza daje nam, lub twierdzi, że daje nam, jeżeli ktoś ma bardziej sceptyczne podejście do tego typu treści, daje nam pewne narzędzia, które pozwalają potencjalnie coś z tego, z takich wypowiedzi, z takich systemów myślowych, słownych, wyciągnąć z nich coś więcej i nie odrzucać ich po prostu jako bełkotu, jako czystego nonsensu, jako właśnie objawu, no nie wiem, zaburzonej chemii mózgu na przykład. Oczywiście nie jest tak, że każdy taki tekst czy każde słowo, które pada z ust osoby, która doznaje powiedzmy jakichś urojeń, że w każdej takiej wypowiedzi znajduje się nieprzebrane bogactwo treści, które można, prawda, interpretować i tak dalej.
Nie jest tak. Są oczywiście takie przypadki, kiedy tak naprawdę te słowa chorego, zwanego chorego, nie, po prostu nie będą się przekładać na wiele. Zwykle mówi się o tym w kontekście manii, że te słowa osoby, która jest w stanie manii, są. No one mogą się ześlizgiwać już w taki obszar, w którym nie, w którym jakiś taki dialog nie jest za bardzo możliwy, ale oczywiście nawet wtedy nie ma powodu, żeby ich nie wysłuchać i nie ma powodu, żeby je z góry odrzucać, dlatego że jakaś prawda, jakaś treść może się w nich kryć. Tak, więc wydaje mi się, że główny chyba powód, dla którego ten tekst jest taki. Takich tekstów jest na pewno więcej. Jeżeli sięgniecie Państwo do jakiejś tam literatury analitycznej czy rzeczy zajmujących się tymi sprawami, to jest dużo ciekawych tekstów osób, które. Znaczy istnieją różnorodne teksty, które stanowią opis własnoręczny osób, które zmagają się z doświadczeniem psychozy. Z ostatnich lat wyszła taka ciekawa książka akurat człowieka, który jest czy sam wedle sam własnych słów zdaje się ma ten syndrom Aspergera, jeżeli dobrze pamiętam, czy tak jak teraz się mówi, jest gdzieś tam w tym spektrum autyzmu. I tekst, ta książka po polsku nazywa się Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Autorem tej książki jest Daniel Tammet przez 2M, Tammet. Jest to zupełnie inny tekst, dlatego że to jest raczej opowieść osoby, która inaczej funkcjonuje w języku niż powiedzmy. Takiej figury zawsze używałem, przeciętny obywatel. Są to, nie można powiedzieć, że jest to tekst, który zawiera wypowiedzi osoby, która doznaje urojeń. Raczej zdecydowanie nie. Natomiast jest to na pewno tekst kogoś, wypowiedź kogoś na temat swojego życia, na temat swojej egzystencji, która wydaje mi się, odbiega mocno od tego, co zwykliśmy rozumieć jako życie ludzkie, kogoś, kto ma bardzo szczególny na przykład kontakt nie tyle może ze słowami, ile z liczbami. I jest pewien zakres zjawisk, które takich dosyć niezwykłych właśnie z punktu widzenia tego tutaj tej mojej figury przeciętnego obywatela, związanych z pamięcią tego człowieka, czy z jego zdolnościami uczenia się, do których po prostu większość ludzi dzisiaj nie ma dostępu. Nie wiem, czy możemy zaczynać. Możemy zaczynać, tak, tak. Ja myślałem, że już zaczęliśmy, bo tak. Aha, no zaczęliśmy tak tutaj, takie małe zagięcie zrobiłem, bo żebyśmy mogli to rozpocząć, jeszcze czekając na ewentualnych spóźnialskich w liczbie, których my się dzisiaj też znaleźliśmy, niestety, za co ze swojej strony też przepraszam. Dzisiejsze spotkanie jest zatytułowane Wstęp do psychoz, to jest taka druga część, powiedzmy, tak, to znaczy tak wychodzi z arytmetyki naszych spotkań o tym tytule. I tym, o czym chciałem dzisiaj mówić, to jest reinterpretacja ujęcia freudowskiego oczywiście przez Lacana. Tak jak powiedziałem na początku w odpowiedzi Filipowi, niestety nie jestem w stanie Państwu skomentować w półtorej godziny czy w godzinę tekstu Schrebera, dlatego że chyba przeczytanie nawet tego komentarza Freuda zajmuje prawdopodobnie, zależnie od tego, jak to szybko czyta, zająłby pewnie co najmniej godzinę. Ten tekst zdaje się dalej jest dostępny na stronie wydarzenia, więc myślę, że najlepszą rzeczą, jeżeli ktoś mógłby zrobić, kto po wysłuchaniu tutaj tego dzisiejszego naszego spotkania miałby pewien niedosyt, a myślę, że z pewnością tak będzie, to po prostu byłoby sięgnięcie do tego tekstu bezpośrednio, dlatego że, to znaczy do tego omówienia Freuda,
Tak jak mówiłem, ten tekst polski pamiętników jest dostępny, natomiast jest on dość długi i jest to dosyć trudna lektura, mam wrażenie, z uwagi na to, że sędzia Schreber nie znajduje się w tej samej przestrzeni słów i rozkoszy, co chyba większość z tutaj obecnych. Także jest to, stanowi to pewnego rodzaju wyzwanie, ale też bardzo niezwykłe doświadczenie. Dzisiaj faktycznie chciałbym powiedzieć coś o samych psychozach w rozumieniu psychoanalitycznym, w ujęciu psychoanalitycznym. Jest to temat, jak Państwo wiecie, dosyć gorący, co można było zobaczyć podczas naszego poprzedniego spotkania. I oczywiście jest to prawda, dlatego że zahacza to już bezpośrednio o kwestie zdrowia psychicznego i o kwestie też polityki zdrowia psychicznego, jak myślę. A poza tym wszystkim też o kwestie rozumienia tak naprawdę tego trochę, czym jest człowiek. Że pozwolę sobie użyć takich dużych słów. Do czego jeszcze dzisiaj, o czym dzisiaj będę Państwu mówił. Więc tylko tak może pozwolę sobie zajawić, o czym będziemy rozmawiać. Niestety, ale dla mnie niestety, nie przygotowałem takiej prezentacji, ale trochę mi się, przyznaję, ciężko mówiło, kiedy musiałem Filipa prosić cały czas o to, żeby przesuwał te slajdy. Więc dzisiaj spróbujemy tej formy takiej, że ja widzę, o czym będę mówił, a Państwo będziecie się dowiadywać na bieżąco. Mam nadzieję, że to jakoś nam zadziała. Więc dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu zasadniczo o, mówiąc o psychozie, ustułować ją gdzieś też w odniesieniu do nerwicy. Ustułować ją też w odniesieniu do to lakanowskie, to psychoanalityczne rozumienie psychozy. Gdzieś tam zarysować tę różnicę, tak jak ją widzę, w odniesieniu do podejścia współczesnej psychiatrii, która oczywiście jest no, bardzo istotnym punktem odniesienia, dlatego że odkrycia psychiatryczne, farmakologiczne, neurologiczne i tak dalej mają ogromny wpływ po prostu na to, jak dzisiaj leczy się osoby z objawami, tak w epizodach psychotycznych z objawami schizofrenii czy paranoi i tak dalej, jakkolwiek dzisiaj ten język już nawet nie używa tak naprawdę tych słów, jeśli sięgniecie Państwo do najnowszego DSM-u. Kolejnym punktem będzie faktycznie jakieś takie no, konieczności krótkie hasłowe omówienie tych najważniejszych wątków tego, co znajdziecie Państwo w pamiętnikach nerwowo chorego sędziego Schrebera. Dalej powiem o interpretacji Freuda, o interpretacji Lacana, która jest inna i różna niż interpretacja Freuda, różni się od tej interpretacji freudowskiej. Tak jak w wielu miejscach Lacan tutaj nie zgadza się z Freudem, jakkolwiek robi dużo, żeby wyciągnąć z tego tekstu freudowskiego tyle, ile się da, zarazem reinterpretując go w kontekście strukturalistycznym i językoznawczym. I kolejna rzecz to będzie punkt, który wynika z tej interpretacji Lacana, to znaczy opowiem trochę o tym pojęciu imienia ojca, które zdaje się, to jest takie pojęcie, które zrobiło dosyć dużą karierę z tych licznych pojęć, bonmotów i tworów lakanowskich, to pojęcie imienia ojca jest dosyć popularne. No i to w zasadzie tyle i pewnie w tym ostatnim punkcie jeszcze spróbuję naprowadzić Państwa na to, co będzie tematem naszego ostatniego spotkania, które nie będę ukrywał w tym całym tutaj trójczłonowym cyklu jest tym, co mnie samego najbardziej interesuje, dlatego że to, o czym dzisiaj Państwu będę mówił, prawdopodobnie, jeżeli ktoś interesuje się tym nauczaniem Lacana, to z pewnością będzie raczej słyszał o wielu tych rzeczach.
Więc tutaj raczej chyba jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie będzie. Natomiast to, co zwykle ludzie kojarzą jako nauczanie Lacana odnośnie psychozy, jest tak naprawdę, nie jest ostatnim słowem, które Lacan powiedział na temat psychozy, dlatego to trzecie spotkanie, to nasze kolejne spotkanie dla mnie samego jest jakoś tam może będzie najważniejsze, dlatego że pokazuje to, jakąś będzie mogło pokazać, może mam nadzieję, jakąś faktyczną siłę tego myślenia i tego ujęcia. I chyba też będzie to coś, co jest jakoś tam jeszcze zapoznane i nie do końca rozpowszechnione, kiedy mówi się o psychozie w kontekście psychoanalizy. Dobrze, więc przechodząc do pierwszego punktu. Skąd w ogóle bierze się to pojęcie psychozy i nerwicy, bo będę dzisiaj omawiał początkowo te dwa zagadnienia wspólnie. To są tak naprawdę stare pojęcia w XIX-wiecznej psychiatrii. To są takie pojęcia z takiej klasycznej, starej psychiatrii. One tak naprawdę to nie jest taka może dwójca, tam czasami mówi się, włącza się też w to perwersję, to tam zależnie w którym momencie opracowania Państwo uchwycicie te zagadnienia. Skąd one się wzięły w psychoanalizie? No to jest dosyć łatwo odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że sam Freud był neurologiem, był lekarzem. No, urodził się w drugiej połowie XIX wieku, więc siłą rzeczy nabywając wiedzę medyczną, jakby musiał się zapoznać z tymi pojęciami. Lacan z kolei, który urodził się w 1901 roku, też jeszcze to nie były czasy tej psychiatrii, która byłaby w stanie skupić się na przykład właśnie na tym całym wymiarze biochemicznym, z tego prostego względu, że nauka ogólnie nie była tak posunięta do przodu i po prostu nie było też narzędzi diagnostycznych, na przykład, które mamy dzisiaj w postaci tomografów i tak dalej. I no, oczywiście dla części z Państwa to będzie jakaś taka kwestia, która dyskwalifikuje zupełnie takie tego typu podejście, czy posługiwanie się może nawet takim słowem. Natomiast to, co tak naprawdę wydaje mi się odróżnia w tym sensie taką najbardziej nowoczesne podejście psychiatryczne od tego takiego bardziej klasycznego, to jest to, że przez to, że psychiatria w owym czasie, czyli gdzieś tam czy pod koniec XIX wieku, czy jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, nie była w stanie przesunąć punktu ciężkości w swoim badaniu zjawisk psychozy, schizofrenii i tych różnych pochodnych zjawisk w stronę badania mózgu po prostu, to musiała wytworzyć jakąś teorię tych schorzeń, tego, co wtedy uznawano tam za jakiś objaw jakiejś patologii psychicznej. I wydaje mi się, że dzisiaj po prostu jedyna forma, w jakiej to się zachowało, to są te takie starsze podręczniki psychiatrii, jeżeli na przykład sobie kupicie Państwo gdzieś tam w antykwariacie podręcznik Bilkiewicza z lat 80., to jeżeli go otworzycie, to tam będziecie mieli na przykład 150 słów na temat schizofrenii paranoidalnej, nie wiem, 100 czy 200 stron na temat, powiedzmy, jakiejś tam schizofrenii dysocjacyjnej i tak dalej. I one będą opisane od strony, no właśnie, tak, od strony częściowo zachowań tych ludzi, ale też od strony tego, co te osoby mówią. Więc w tym sensie jeszcze na tym etapie, powiedzmy, bo sam gdzieś taką książkę sobie kiedyś kupiłem i ją tam przeglądałem, to takie podejście Państwo znajdziecie, które jakoś tam, wydaje mi się, jest zbliżone jeszcze do tego podejścia psychoanalitycznego. Więc te kategorie psychoanaliza dziedziczy z XIX-wiecznej psychiatrii, one jak gdyby mają swoje pewne obciążenia, ale no też to odkrycie nieświadomego, czy to ujęcie zjawisk psychicznych od strony nieświadomego
rzuca, czy ci autorzy typu Freud czy Lacan starają się rzucić jakieś nowe światło na te zagadnienia. I tak jak mówiłem, ktoś by mógł się oburzyć na to, że, no, że może tak naprawdę nie ma o czym mówić, ale prawda jest taka, że te klasyczne pojęcia na przykład schizofrenii paranoidalnej, czy mówiąc w skrócie prościej paranoi, one dalej funkcjonują, dlatego że te objawy po prostu się pojawiają cały czas. Te objawy cały czas się pojawiają i mimo tego, że z tego co kojarzę w najnowszym DSM-ie, czyli tym takim głównym podręczniku do psychiatrii Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego, czyli takiej głównej pracy naukowej na temat nowoczesnej psychiatrii w tym świecie amerykańskim, bo tutaj w Europie mamy ten się inaczej nazywa, ten system klasyfikacji, to już na przykład pojęcie schizofrenii się nie pojawia. I częściowo są to kwestie samego nazewnictwa, to znaczy no, po prostu z jakiegoś tam powodu ludzie wymyślają nowe nazwy. Prawdopodobnie częściowo, żeby zdjąć może stygmat skojarzeń, które narosły wokół pewnych pojęć. Natomiast tak jak mówię, mimo tego, że ten podręcznik tej psychiatrii, on się cały czas rozrasta i wręcz urasta do takich monumentalnych rozmiarów, zawierając bardzo ogromną ilość kategorii, z których, no, których część jest na pewno też w samych środowiskach psychiatrycznych krytykowana po prostu ze względu na to, że jakby ich moc wyjaśniająca wcale nie rośnie wraz z liczbą tych kategorii, prawda? To jednakowoż wydaje mi się, że na poziomie takiej praktyki klinicznej te klasyczne pojęcia, one gdzieś tam cały czas funkcjonują, dlatego że te objawy powiedzmy psychotyczne mają pewną stereotypię, którą można nawet dzisiaj zauważyć, jakkolwiek oczywiście są też nowe zjawiska i te nowe zjawiska wydaje mi się częściowo amerykańscy psychiatrzy próbują wychwycić właśnie przy pomocy mnogości kategorii diagnostycznych, które prezentują w tym zbiorze DSM. Z kolei no, po stronie psychoanalitycznej mamy te narzędzia, o których będę Państwu mówił następnym razem, które może nie za pomocą kategoryzacji, ale za pomocą opisów w odniesieniu do pewnych istotnych punktów próbują też uchwycić, czym dany przypadek może być i co ewentualnie gdzieś tam można lub w związku z nim zrobić. Natomiast jeszcze taka jedna ciekawostka, że na przykład takie rzeczy jak choroba dwubiegunowa, o której wydaje mi się gdzieś tam w ostatnich latach mówi się coraz więcej, to tak naprawdę nie jest żadne nowe zjawisko. Jeśli sięgnie się do nawet pism XIX-wiecznych, to znajdziecie już Państwo opisy. Opisy takie dosyć proste, ale opisy zjawisk, które jednoznacznie dosyć da się identyfikować jako to, co dzisiaj, też nie jestem pewien, czy to jest już to takie najnowsze nazewnictwo, można by nazwać tym mianem właśnie choroby dwubiegunowo-afektywnej, czy tego, co się kiedyś zdaje się nazywało cyklofrenią. Więc z jednej strony mamy to, że jest mimo tego przekształcenia nazewnictwa w samej psychiatrii, no, którą tutaj jestem zmuszony traktować jako oczywiście jako istotny punkt odniesienia, dlatego że z tego względu, że no, to jednakowoż, jeżeli spojrzymy szerzej na te zjawiska, to jest też tak, że one wydaje się, że mają pewnego rodzaju zmienność związaną z czasem. To znaczy, że to, co kiedyś było na przykład histerią, kiedyś używała psychiatria też takiego pojęcia, dzisiaj oczywiście będzie się prezentowało inaczej. Mówię to dlatego, że tutaj teraz przeskakując trochę no może na drugą stronę płotu, jeżeli mamy po jednej stronie psychozę, no to takim może partnerem dla rozumienia psychozy w tym ujęciu analitycznym pewnie będzie nerwica.
gdzie nerwica jest takim zasadniczo, powiedzmy, bardziej domyślnym stanem u większości osób, prawdopodobnie. I te nerwice takie najbardziej znane, których opisy też znajdziecie Państwo u Freuda, to są nerwice natręctw, to co dzisiaj pewnie by się klasyfikowało, przynajmniej na poziomie objawów, jako OCD, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Z jednej strony, a z drugiej strony właśnie te zjawiska histerii, która na przykład 100 lat temu, i to nie jest jakiś wymysł, można sobie to o tym poczytać w podręcznikach do, nie wiem, historii psychiatrii pewnie, czy historii zdrowia psychicznego, objawiała się głównie bardzo spektakularnymi paraliżami. Dzisiaj te zjawiska już tak nie wyglądają i dlatego też te reinterpretacje tych zjawisk życia psychicznego, no, które tam domyślnie na przykład Freud nazywa po prostu patologicznymi, są z tego względu ważne. Tutaj na tej linii pozwolę sobie dzisiaj tak troszeczkę może mam nadzieję, że nie rozczarowuję Państwa, nawiązując do tej takiej trochę dyskusji, która się tam wywiązała, ale która faktycznie uświadomiła mi, że pewnie warto może po prostu powiedzieć kilka słów na ten temat. Pojawia się na przykład też kwestia przyczynowości tych psychoz, czym psychoza jest i no i jakby te zjawiska są w psychiatrii dobrze opisywane na poziomie, to znaczy dobrze, no, są opisywane tam, gdzie da się je opisywać, to znaczy jeżeli jesteśmy w stanie na przykład przeprowadzić badania, z których wynika, że faktycznie jakieś tam obszary mózgu się aktywują lub też na poziomie biochemicznym zachodzą pewne zjawiska, no to wydaje się, że przynajmniej na tym poziomie mamy do czynienia z pewnego rodzaju konkretem, który nam coś nazywa, prawda? I tak naprawdę, ale tak naprawdę jeśli chodzi o samą genezę tych chorób, no to tak naprawdę ona nie jest do końca jasna, to znaczy ta dyskusja, która zasadniczo panuje w biologii, wydaje mi się, pomiędzy tym, co Anglicy nazywają nature versus nurture, czyli geny versus środowisko, no ona pewnie się gdzieś tam jeszcze gdzieś się będzie toczyć, dlatego że ciężko ją jednoznacznie rozstrzygnąć, z tego też względu, że samo rozumienie tego, czym geny są, bardzo się zmieniło przez ostatnich 50 lat, prawda? Kiedyś ludzie myśleli, że geny to jest taka zasadniczo niezmienna matryca, która jest niejako istotą człowieka, która mówi nam, czym jesteśmy. A tak naprawdę im więcej wiemy na temat genów, tym bardziej okazuje się, że ten czynnik środowiskowy, czynnik przygodności, który się pojawia, jest po prostu też bardzo istotny i natomiast ja nie będę Państwu o tym mówił, bo nie jestem genetykiem i nie chcę tutaj przed nikim błaźnić. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym zarysować tę różnicę, tak jak ja ją widzę, oczywiście podpierając się jakimiś lekturami, między podejściem psychiatrycznym a psychoanalitycznym, to chyba należałoby je ująć w ten sposób, że w psychiatrii mamy po prostu do czynienia z podejściem czysto biologicznym, podejście na poziomie biofizjologii, biochemii. Natomiast to podejście psychoanalityczne, ono wiąże się z przypisaniem nawet osobom doznającym objawów psychotycznych podmiotowości. I przypisuje też tym wytworom życia psychicznego, jakim na przykład są urojenia. Tak jak mówiłem, nie każde, nie wszystko, co pada z ust osoby psychotycznej, może jest złotem, ale zasadnicze podejście, które psychoanaliza stosuje do tych zjawisk, jest takie, że wprowadza podmiot do tego świata tych słów i zachowań, które są po prostu poza normą, które są bardzo często bardzo daleko poza normą. To jest też to, co Lacan powiedział na temat Freuda i na temat tego tekstu Freuda, psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi, który jest
ten taki przydługi i niejasny może tytuł jest właśnie freudowską interpretacją wspomnień sędziego Schrebera. I to jest tej interpretacji oczywiście, którą Państwu tutaj próbuję pokazać, to jest to, co się w tym tekście odbywa. Innymi słowy, czy może po prostu powtarzając to, co powiedziałem wcześniej, jest to siłą rzeczy jakieś zupełnie inne podejście, dlatego że na poziomie biochemii no tej podmiotowości wydaje mi się nie możemy szukać, albo jeżeli nawet, a jeżeli tak, no to należałoby ją jakoś zdefiniować. Ogólnie też to podejście psychoanalityczne tak naprawdę w podejściu do czy to struktur psychotycznych, czy to struktur neurotycznych, zawsze też odnosi się do tego, co Lacan nazywa wielkim innym, czyli do języka. I mówi tutaj psychoanaliza, że to, co można nazwać, czy nazywa się zwyczajowo psychozą czy nerwicą, przejawia się po prostu na różne sposoby na poziomie języka. I tak samo, jeżeli pójdziemy dalej na przykład i weźmiemy na przykład paranoję, czy nerwicę natręt, czy właśnie histerię, to tam też te zjawiska językowe będą się objawiały na różne sposoby. Będzie się objawiała na różne sposoby pozycja podmiotowa osób, które powiedzmy można by sytuować w takich strukturach. I jaki jest mechanizm takiego, jakby co nas uprawnia do tego, żeby coś takiego robić, tak? Bo ktoś znowu mógłby powiedzieć, że to jest to jakoś zupełnie bezsensowne. I oczywiście pewnie jak ktoś tak uważa, no to ja nie będę się silił na to, żeby kogoś przekonać, no bo to zwykle jakieś tak czy inaczej inne kwestie tutaj rozstrzygają. Tą tezą, czy to, tym tą przesłanką, która pozwala moim zdaniem na mimo wszystko mówienie czy zajmowanie się psychozą też przez analityków, tak jak pozwala im na przyjmowanie swój obszar symptomów, objawów histerycznych czy objawów nerwic natręt, jest to, że na podstawowym poziomie istnieje zazębianie się języka i rozkoszy. To jest, wydaje mi się, tak ja bym to rozumiał, że to jest to, co stoi u podstawy jakby w ogóle możliwości podejścia do tych zjawisk. To jest też ta różnica, która, tak mi się wydaje, która sprawia, że kiedy mówimy o właśnie zjawiskach życia psychicznego, i psychoanalizie, to w ogóle jesteśmy coś w stanie sensownie powiedzieć, to znaczy, że to w ogóle ma jakieś przełożenie, jeżeli je ma, no to właśnie dlatego. I cały niejako ambaras, cały problem z tym, jak wyjaśnić, czy jak sprawić, żeby słowa miały jakieś przełożenie na życie człowieka, możliwość tego przełożenia właśnie zasadza się na tym zazębieniu się z jednej strony języka, z drugiej strony rozkoszy. Tego pojęcia, które z francuskiego nazywa się jouissance i które też jakąś tam mam wrażenie karierę w akademii zrobiło. To tyle chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Jeszcze do tych wątków będę wracał, jeśli chodzi o Freuda i jeśli chodzi o Lacana. Natomiast teraz może poświęćmy faktycznie chwilę samym dziennikom, pamiętnikom, przepraszam, nerwowo chorego. Chyba, że Filip, masz coś do dodania. Znaczy to było kilka pytań. Może przeczytam. Tak, Chris 1730 pisze, w sensie czemu, takie pytanie w powiązaniu z czemu Schreber
Czy jest u Lacana jakiś inny modelowy przypadek psychotyka? W sensie, czy przywołuje on gdzieś inne, może samodzielnie przeprowadzone, dłuższe case study pacjenta psychotycznego jako punkt odniesienia do myślenia o psychozach? Bardzo, znowu przepraszam, bo to brzmi dosyć tak protekcjonalnie, kiedy mówię, że to dobre pytanie, ale faktycznie to jest dobre pytanie, dlatego że pojawiają się, wydaje mi się, że są dwie rzeczy tutaj, o których można wspomnieć. Tak, mamy z jednej strony, jeżeli sięgniecie Państwo do zarówno trzeciego seminarium o psychozach, które jest wydane po polsku, to francuskie wydanie, tak, z wesołym Lacanem stojącym przy drzewie, nie przy fontannie czy po polsku. Czy jeśli sięgniecie do tego tekstu, o którym wspominałem, czyli o kwestii przedwstępnej do wszelkiego możliwego leczenia psychozy, to tam on omawia, nie jakoś bardzo głęboko, ale omawia taki przypadek swojej pacjentki, albo pacjentki, albo to jest przypadek z prezentacji klinicznej, teraz nie jestem pewien, tam chodzi o taką wymianę zdań z sąsiadem, gdzie ona mówi, że wraca od rzeźnika, czy tam od takiego wędliniarza, powiedzmy, a ktoś miał jej tam rzekomo odpowiedzieć na to locha i tam jakiś cały cykl zdarzeń następuje. Natomiast faktycznie istnieje takie coś. To jest ta książka, ona jest nieprzetłumaczona na język polski i chyba też na język angielski nie. Jeszcze ją chwilę podtrzymam. To jest praca doktorska Lacana, która została wydana w roku, zdaje się, 32, jeżeli się nie mylę. I jej tytuł po polsku brzmiałby mniej więcej o psychozie paranoicznej w jej związkach z osobowością. I to jest cała książka, która no tutaj w tym moim wydaniu ma stron 300, powiedzmy 50, która jest faktycznie studium jednego przypadku. To był taki, to był, była taka dosyć głośna sprawa takiej kobiety, która przed wojną, to znaczy w międzywojniu we Francji rzuciła się z nożem na pewną aktorkę. I na podstawie jej przypadku Lacan wtedy pracował, zresztą tak jak całe życie miał bliski związek z głównym paryskim szpitalem psychiatrycznym Świętej Anny. I on tam z nią spędził dużo czasu na jej obserwacji i napisał właśnie swoją pracę doktorską w oparciu o ten przypadek. Problem z tym przypadkiem, z tym opisem jest oczywiście taki, że to jest jego wczesna praca i on sam pod koniec życia nie był z niej zadowolony do tego stopnia, że nie pamiętam, czy ją wznowiono już po jego śmierci, czy za jego życia, po prostu długo wzbraniał się przed tym, żeby ją wznawiać, dlatego że uważał, że tak, to 32, finalne wydanie, dlatego że uważał, że no, że tam po prostu popełnił kilka błędów. On wtedy tak naprawdę dopiero, to była praca, w ramach której skierował się ku podejściu freudowskiemu, dlatego że sam będąc psychiatrą, no takim przedwojennym psychiatrą, był w dużej mierze uczniem Clérambeau, który był takim wielkim psychiatrą francuskim, którego zdaje się chyba jeszcze nawet Freud jakieś praktyki robił, jeżeli dobrze pamiętam, czegoś pomylić. Więc jest ten przypadek, on gdzieś tam w tej literaturze psychoanalitycznej funkcjonuje, to jest w ogóle taka cała duża historia, dlatego że ta pani, która jest tutaj nazwana w tym opisie klinicznym Aimé, co jest imieniem francuskim, to oczywiście jest jej pseudonim, to jednocześnie znaczy kochana, ona tam miała jakieś... To jest częściowo, zdaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, przypadek też erotomanii. Więc jest ta książka, która wydaje mi się, że jest takim najdłuższym opisem. Natomiast drugą rzeczą, którą Lacan całe życie się zajmował, były prezentacje chorych w szpitalach psychiatrycznych. Pozwolę sobie pokrótce powiedzieć, co to jest może, bo wydaje mi się, że chyba na gruncie polskim to nie jest zbyt popularne, jakkolwiek słyszałem, że tam ludzie w NLS-ie chyba to praktykują jeszcze dzisiaj. Otóż jeszcze gdzieś tam
początków, zdaje się, XX wieku istniała taka tradycja w psychiatrii prezentowania wywiadów z chorymi. To znaczy grupa wtedy lekarzy spotykała się z osobą, którą pytano się ją, czy ona chciałaby porozmawiać o swoich problemach. I ktoś, kto był tam bardziej doświadczonym lekarzem, przeprowadzał wywiad, który potem jakby odpowiedzi tej osoby analizowano właśnie pod kątem tej wiedzy, czy to wtedy psychiatrycznej, czy psychoanalitycznej. I powiem Państwu, że na przykład we Francji do dzisiaj się to praktykuje, dlatego że sam byłem kilka razy na takich prezentacjach. Z tego względu, że też we Francji jeszcze wielu psychiatrów jest też psychoanalitykami. Więc poza tą kwestią farmakoterapii i przypisania odpowiednich leków, nadal wiele osób praktykuje taką formę nauczania i rozmowy z chorym, którą jest taka publiczny wywiad. To znaczy publiczny, nie w znaczeniu publicznym, że każdy tam z ulicy może wejść, tylko przed oczywiście starannie wyselekcjonowaną publiką osób, które się chcą czegoś dowiedzieć, nauczyć. Oczywiście dzieje się to za zgodą tych osób, one się gdzieś tam muszą na to zgodzić. Znaczy nie, że muszą, że ktoś im każe, tylko po prostu bez tej zgody jest to niemożliwe. I jest to faktycznie pouczające doświadczenie, dlatego że jest ono właśnie dokonywane w ramach takiego podejścia, gdzie zakłada się, że ta osoba, która do nas mówi, nawet jeśli jest jakimś bardzo ciężkim przypadkiem, tak zwanym przypadkiem, nie wiem, tego czy innego schorzenia, ma zawsze coś ciekawego na ten temat do powiedzenia. I pewne mechanizmy, o których można przeczytać w książkach, na przykład w jakichś opracowaniach, można po prostu od tych osób usłyszeć z ich własnych ust. Nie jako jakiś konstrukt teoretyczny, tylko jako opis pewnej sytuacji, która była po prostu ich sytuacją życiową. Więc i mówię o tym dlatego, że Lacan całe życie praktykował te rozmowy z chorymi do tego stopnia, że w takim swoim jednym z ostatnich takich wielkich tekstów, który nazywa się L'étourdi i który jest faktycznie niesławnie trudny do przetłumaczenia, bo jest w bardzo skomplikowany sposób napisany, to we wstępie on gdzieś tam mówi, że jego wiedza na temat właśnie nieświadomego, na temat życia psychicznego zawdzięcza niezwykle dużo właśnie tym prezentacjom chorych. Tak tutaj, ponieważ jakieś tutaj książki sobie przygotowałem, to pozwolę sobie jeszcze Państwu, to nie jest do końca odpowiedź na to pytanie, które tutaj padło, ale jest taka bardzo gruba książka. Nie wiem, czy widać, jaka jest gruba. Jest bardzo gruba. Proszę mi wierzyć, jest bardzo gruba. Ma 650 stron. Nazywa się może jakoś mało sexy struktury psychozy, ale to jest bardzo ciekawa książka, z którą kiedyś tam trochę pracowałem. Opisu w zasadzie dzień po dniu praktycznie, bardzo szczegółowego, bardzo drobiazgowego. Opisu przypadku małego chłopca, zdaje się czterolatka, który miał takie bardzo ciężkie, bardzo trudne objawy, który jest dokonany nie przez samego Lacana, ale przez jego uczennice, tutaj w zasadzie przez małżeństwo Rosine Lefort i Roberta Leforta. Tak już powiem, czyli Rosine Lefort. Niestety zdaje mi się, że to nie jest przetłumaczone na angielski nawet, bo po prostu chyba nikomu się nie chciało tego tłumaczyć. Ja przez moment, kiedy się zastanawiałem, czy tego nie przetłumaczyć, no ale nie za to zapłacić, więc na razie ten projekt stoi. Mówię, nie jest to przypadek samego Lacana, jest to przypadek, natomiast o którym chyba możecie Państwo już po polsku przeczytać, o tyle, że pierwsze seminarium, zdaje się, jest przetłumaczone, a to jest albo w pierwszym, albo w drugim seminarium ta Rosine Lefort właśnie robi prezentację tego przypadku, którą Lacan komentuje z kolei. Więc jeżeli chodzi o takie duże przypadki kliniczne samego Lacana, to tego Państwo nie znajdziecie, dlatego że Lacan tego zasadniczo nie robił. Co wydaje się, że było
że było celową jego strategią, to znaczy znajdą Państwo w takich tekstach, jak na przykład kierowanie leczeniem, tam jest takie krótkie są opisy kliniczne takich momentów zwrotnych analizy pewnego mężczyzny, bardzo zresztą ciekawe. Natomiast on jakby miał taką pewność w tym swoim podejściu, stąd też ta jego sława się częściowo brała, że on po prostu faktycznie, to jest to trochę wulgarne ujęcie, ale powiem to, miał po prostu dużą skuteczność kliniczną. I zdaje się, że dlatego jakby że paradoksalnie dlatego stwierdził, że jakby będzie się bardziej skupiał na omawianiu tych teoretycznych rzeczy. Natomiast po prostu była regularna praktyka, nie wiem, czy to była cotygodniowa, ale na pewno bardzo częsta właśnie tych prezentacji klinicznych, które on też prowadził. Te wywiady i z chorymi i jakieś tam nawet ślady po tym jeszcze się zachowały, jeśli tam poszukacie Państwo w internecie. Moja dawna koleżanka psychoanalityczka nawet kiedyś robiła taki cykl spotkań poświęconych tym spotkaniom klinicznym. Tam widziałem, ktoś wspominał o przypadku człowieka wilka. Tak, to zasadniczo jest dzisiaj w tej literaturze psychoanalitycznej uznawane za przypadek właśnie psychozy. Natomiast to seminarium, w którym on omawia ten przypadek, to było tak zwane seminarium zero, czyli jeszcze sprzed czasów, kiedy tam te seminaria dało się, nie, zdaje się, że nie ma żadnych notatek, są tylko jakieś notatki osób, które brały w tym udział i to też jest gdzieś tam sam początek lat 50., więc to jest taki z bardzo wczesnego okresu, a jakkolwiek nawiązania do tego się pojawiają, na przykład jest dużo w seminarium 10, jakkolwiek jest to też przypadek Freuda. Jest to przypadek Freuda. Nie wiem, czy są jakieś inne pytania, bo ja tutaj widzę, że my tu gadu, a czas leci. Nie, ja myślę, że możemy przejść do tej następnej części. Na te pytania to później też, ja bym wolał też pod koniec streama zawsze to pytanie zadawać, dlatego tak, że... Tak, też mi się wydaje, że chyba lepiej, jeżeli te pytania tak będą na końcu, bo po prostu wtedy ja niestety mam... No właśnie. ...do mówienia nie za dużo, nie za mało, za co przepraszam. Tak, więc te pytania pewnie na końcu też będzie na nie czas na pewno. No więc przechodząc do samych pamiętników nerwowo-chorego, jeśli pan Daniel Paul Schreber był dosyć, zdaje się, znaczącą postacią w wczesnym środowisku prawniczym Drezna, jak spojrzycie Państwo do tekstu, to on jest tam nazywany, jest doktorem prawa i byłym prezesem Senatu Saksońskiego. Ten Senat to było jakieś tam ciało prawnicze, ja przyznam się, że się nie znam do końca na administracji niemieckiej początku XX wieku. W każdym razie w samym tekście nawet u Freuda znajdziecie Państwo taką informację, że on jak na swój wiek znajdował się w tej hierarchii wyjątkowo wysoko, co też wiązało się z tym, o czym on sam wspomina w tych pamiętnikach, że w którymś momencie był bardzo obciążony psychicznie pracą i ciężarem odpowiedzialności, który na nim spoczywał. Tak jak powiedziałem Państwu na początku, nie jestem w stanie jakby powiedzieć nic, co byłoby ciekawsze niż sama lektura tego tekstu, więc jeżeli ktoś będzie odczuwał jakby jej niedosyt, czy samej informacji na temat tego, co sędzia Schreber, doktor prawa Schreber był w stanie powiedzieć na swój temat już w tym okresie, kiedy konstruował czy skonstruował był swój system urojeniowy, to nic nie zastąpi albo lektury samych pamiętników, albo jeżeli nie macie Państwo aż tyle czasu, omówienia Freuda. Więc ja pozwolę sobie po prostu wyjąć te takie trzy może najważniejsze punkty, które tam się znajdują, tak jak w tym podejściu, które Freud nam prezentuje. Więc jak rysuje się u Freuda początek choroby? Tam w tym rozdziale o historii choroby, tam macie Państwo opisane różne etapy, natomiast taką rzeczą, która wydaje się kluczowa, jest to, że w którymś momencie sędziego doktora prawa Schrebera
Nachodzi taka dosyć osobliwa myśl, że byłoby całkiem miło być kobietą doznającą, przeżywającą stosunek seksualny z mężczyzną, którą to myśl jakoś tam stara od siebie pędzić. To Freud sytuuje jako, to znaczy to się pojawia oczywiście w samym tekście pamiętników, ktoś to mi podpowiada, spełniając obowiązek małżeński. Tak, no zasadniczo właśnie o to chodzi. Taki ten wczesno 20, późno 19 wieczny język był. Co jest o tyle chyba też ciekawe, że ten cały przypadek, który może się Państwu wydawać jakiś bardzo odległy i jakiś doktor prawa i to było ponad 100 lat temu, że w zasadzie czy to ma jakąkolwiek jeszcze wartość. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj też stanowi, jest często spotykaną treścią życia społecznego, albo coraz częściej omawianym zjawiskiem życia społecznego w Polsce i nie tylko w Polsce, czyli cały problem transpłciowości i wszystkich tych zagadnień dookoła, niebinarności i tak dalej, w ramach na przykład teorii queer, to znajdziecie, wydaje mi się Państwu, tutaj dużo wątków, które są po prostu jak najbardziej na czasie. Które są jak najbardziej na czasie i które po prostu są, wydaje mi się, też wątkami, które dzisiaj widzimy częściej, może częściej niż bylibyśmy je w stanie zobaczyć 100 lat temu. Oczywiście nie mam pojęcia, czy tak jest, to znaczy może to jest zupełne przekłamanie i może jedyny powód, dla którego mi się tak wydaje, jest taki, że po prostu kiedyś się mniej o tym mówiło, a teraz mówi się o tym więcej, dlatego że wiele walczy o swoje prawa. Natomiast no, nie jest chyba przekłamaniem to, że dzisiaj bardziej widać czy słychać po prostu o tych zjawiskach, bo się więcej o nich mówi. Więc w tym sensie ten tekst pewnie niektórym wyda się trochę anachroniczny. I oczywiście proszę pamiętać, że to, co tutaj, bo zasadniczo, jeżeli tak zaczynamy omawianie tego tekstu, to może powstać taka idea, że każde zjawisko związane na przykład z jakimś takim poczuciem niedopasowania tego, co dzisiaj nazywamy płcią kulturową, z płcią biologiczną jest może jakimś tam przypadkiem, nie wiem, psychozy, to prosiłbym, żeby takiego wniosku może pochopnie nie wyciągać. To znaczy, to jest tak, że po prostu takie rzeczy pewnie mogą się zdarzyć i wydaje się, że zdarzyły się w tym przypadku, bo akurat nie jest trudno chyba przekonać kogoś, kto zajrzy do pamiętników nerwowo chorego, że ten człowiek jednak, mówiąc najprościej i potocznie, nie był zdrowy psychicznie. Jakkolwiek ta kwestia zdrowia psychicznego to oczywiście jest cały osobny problem. Natomiast, że był to ktoś, mówiąc od innej strony, szalony. Że był to ktoś po prostu szalony. Jeżeli Państwo przeczytacie ten szczegółowy opis tego systemu urojeniowego, to, no to jakby mając na względzie to, że on jest opisany jak najbardziej na serio, to wydaje mi się, że to nie będzie jakaś kontrowersyjna teza. Natomiast nie oznacza to, że każdy jakaś niezgodność czy jakiś zgrzyt na linii tego, kim ktoś się czuje, a kim powiedzmy, za kogo jest uznawany. Zdecydowanie nie jest tak, że każde takie zjawisko jest zjawiskiem w rozumieniu psychoanalizy psychotycznym. Dlatego, że chociażby jeżeli weźmiecie Państwo, jeżeli spojrzycie na to, czym jest histeria, czy pytanie histeryczne, to przez Lacana jest ono formułowane tak, że jest to pytanie o to, czy jestem mężczyzną, czy kobietą. I to pytanie może zadawać sobie i ktoś, kto jest biologicznie kobietą, i ktoś, kto jest biologicznie mężczyzną. I no, jakby siłą rzeczy ktoś, kto jest powiedzmy gdzieś tam sytuowany po stronie nerwicy, nie jest osobą psychotyczną i czy nie jest sytuowany w tej strukturze psychotycznej.
Więc prosiłbym o tyle życzliwości, żeby po prostu nie popełniać tego może przeskoku do jakiejś takiej jednoznacznej konkluzji, że prawda, to jest właśnie zjawisko z tego poziomu. No cóż, bogactwo tego systemu szeberowskiego jest przeogromne. Jest to zasadniczo system taki religijno-kosmiczno-eschatologiczno-kosmologiczny chyba, w którym macie Państwo całą mitologię zbawczą, w której postać naszego sędziego, naszego doktora prawa odgrywa oczywiście kluczową rolę. Jak to często bywa w przypadku urojeń, ten element manii, ten element rozlania się, takiego narcystycznego rozlania się i stania się taką figurą kogoś jedynego, wybranego i tak dalej, to jest taki częsty rys, który znajdziecie Państwo właśnie w takich treściach urojeniowych. Oczywiście znajdziecie go też w treściach nieurojeniowych, ale tam znajdziecie go pewnie gęściej. No i co stanowi przedmiot, jakby o co w tym chodzi tak w telegraficznym skrócie? No to w telegraficznym skrócie sędziemu Schreberowi chodzi o to, że zaszła konieczność tego, żeby on przedzierzgnął się w kobietę. No on jest w momencie chyba, kiedy to się dzieje, on ma wydaje mi się około 50 lat, to znaczy tam ta choroba jego ma, tego objawy, one mają kilka stadiów i w tym wczesnym stadium powiedzmy udaje się te objawy jakoś tam zaleczyć. Natomiast zasadniczo w momencie, kiedy już przechodzi do takiej pełnej fazy rozwinięcia się tych objawów, to doktor Daniel Paul Schreber dochodzi do wniosku, że on po prostu musi stać się kobietą i zresztą uważa, że kobietą się stał. I to, proszę Państwa, nie byle jaką kobietą, dlatego że stał się kobietą Boga. Stał się kobietą Boga, co się wiąże na przykład z tym, że specjalne promienie rozkoszy, które, jeżeli dobrze pamiętam, łączą się z jego odbytem, wiążą go właśnie z tą istotą boską, z tym Bogiem, który też jest taką szczególną postacią, dlatego że to jest taki Bóg, który taki jest trochę głupkowaty, wedle zresztą słów samego sędziego. To jest na przykład Bóg, który nie o wszystkim wie, który to jest taki bardziej demiurg, który stworzył świat i przyjmuje dusze zmarłych, ale tak naprawdę o tym, co się dzieje w świecie, to tak za bardzo nie ma pojęcia. Więc mamy z jednej strony ten element, z drugiej strony mamy element właśnie bycia wybrańcem i konieczności zbawienia świata poprzez sobie zerknąć. Wyświetliłem Schrebera teraz na ekranie, żeby ludzie widzieli, jak wygląda. A, super, super, dzięki. Jest on powołany do tego, by zbawić cały świat i przywrócić rodzajowi ludzkiemu stan utraconej błogości. No, czyli faktycznie misja jest niemała. Tak, i tutaj mi ktoś podpowiada, rodzić dzieci Boga. Tak, tam dlatego, że ta ludzkość ma się zasadniczo odrodzić. To jest to, co jakby jak się zapamięta, to mniej więcej można wydaje mi się, tę opowieść jakby zidentyfikować po tych elementach. Szczegóły, oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach i to, co jest ciekawe, tak naprawdę jest na tym poziomie szczegółów i na przykład takie są tam elementy typu ptaki. Element ptaków jest bardzo ciekawy, jest taki bardzo ciekawy element głosów, które wypowiadają zdania, które są takimi niedokończonymi zdaniami, albo są też, zdaje się, że to są chyba dusze, które posługują się taką osobliwą formą zarchaizowanej niemczyzny, które Lacan interpretuje jako wiadomości o kodzie językowym, dlatego że w tym jego ujęciu to, co widzimy u Schrebera, to jest język nie tyle może w stanie rozkładu, ile w
stanie takiego przekroju, gdzie widzimy jakby takie różne warstwy, nie tyle może historyczne, ile właśnie strukturalne. Ile strukturalne. I to by, ja bym może tutaj się na razie zatrzymał, jeśli chodzi o ten element. No i co zasadniczo, jaka jest teza Freuda, tak podsumowując to jednym zdaniem? Otóż teza Freuda jest taka, że to całe urojenie jest próbą obrony przed pobudką homoseksualną. To jest taka teza, z którą stawia Freud. I dalej, to zdaje się, pojawia się w tym tekście też, mówi, że konsekwencją tego, i to stanowi też jego zdaniem o tym, że jest to przypadek psychozy, to znaczy on też jest przypadkiem w taki dosyć oczywisty sposób psychozy w tych tradycyjnych kategoriach psychiatrycznych, jest to, że tak jak Freud to nazywa, że następuje wycofanie się libido, obsadzenia świata u Schrebera i zamiast tego on obsadza te swoje konstrukcje. Tak. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na to, co Lacan ma do powiedzenia na ten temat, to tak jak mówiłem, on się gdzieś tam z tym nie do końca zgadza. Jakkolwiek tego Lacana trzeba trochę umieć czytać, w takim sensie, że on jak się nawet nie zgadza z Freudem, to rzadko chyba kiedy mówi to jakoś bardzo wprost. To znaczy staje się to dosyć oczywiste przy bliższej lekturze. Przepraszam. I zdaje się, że nawet chyba tę rzecz stwierdza jakoś tam w miarę otwarcie, czy w tym trzeciego seminarium, czy gdzieś indziej. Natomiast on w tym kontekście mówi o wykluczeniu imienia ojca. Mówi, całe to trzecie seminarium w zasadzie służy mu i omawianie tego przypadku, zwanego przypadku Schrebera, służy mu do skonstruowania tego pojęcia, które, tak jak Państwu mówiłem, zrobiło dosyć zawrotną karierę, przynajmniej w środowiskach. Pojęcie imienia ojca. No i czym teraz jest to imię ojca? To imię ojca to jest coś takiego, co na wczesnym etapie rozwoju jest stawiane w 50. jako hipoteza przez Lacana, że to jest takie ustrukturyzowanie się języka, którym podmiot, ten mały podmiot, że tak powiem, dziecko, przestaje być poddane dyktatowi pragnienia matki i zamiast tego to pragnienie matki jest substytuowane przez prawo. Czyli, że prawo podstawia się w miejsce pragnienia matki. I dzieje się to na bazie językowej. Jeśli Państwo zajrzycie do takich dwóch tekstów, czyli właśnie tej o kwestii przedwstępnej w sprawie możliwego wyleczenia psychozy, czy leczenia psychozy, przepraszam, to z tym słowem leczenie to jest trochę kłopot, bo to jest to słowo traitement, które no, nie ma takiego jednoznacznego dźwięku dokonanego aspektu wyleczenia i tak naprawdę to jest słowo, którego Lacan często używa. Jest to na pewno w dużej mierze odpowiednik tego, co po angielsku jest słowem treatment, co zasadniczo jest jakoś tam tłumaczone najczęściej jako leczenie, ale co ma też aspekt taki, czy wymiar takiego po prostu zajmowania się czymś i jakby brania czegoś i robienia czegoś czymś. Nie? Więc to imię ojca, które po francusku w swoim fonetycznym brzmieniu jest jednoznaczne też z homofoniczne z określeniem nie ojca, czyli nie, które mówi ojciec. To jest właśnie to nie, które poprzez język jest mówione zarówno
zarówno powiedzmy matce w tym takim wczesnym ujęciu, jak i dziecku, że ono nie może być po prostu do końca takim przedmiotem rozkoszy dla matki, którym gdzieś tam wyjściowo najczęściej jest. Dla matki czy dla tej osoby, która jest jakimś tam głównym opiekunem dziecka na wczesnym etapie jego rozwoju. I mówi Lacan, że efektem tego jest wytworzenie się znaczenia falicznego. Mam nadzieję, że uda się kiedyś może zrobić takie spotkanie, gdzie o tych falicznych wątkach będzie można porozmawiać, dlatego że zarówno w kontekście współczesnym tych różnych zjawisk, wspominałem, związanych na przykład z feminizmem, z teorią queer, z gender studies i tak dalej, są to na pewno jakoś tam wątki, które są ciekawe, które też te teorie jakby mają jakieś tam krytyczne odniesienie do wielu z tych zagadnień, jeśli sięgniecie Państwo na przykład do Uwikłanych w płeć Judith Butler, to tam jest taki cały na przykład rozdział na temat fallusa u Freuda i u Lacana, bardzo ciekawy zresztą. Natomiast no, teraz niestety nie mogę tego rozwinąć. Wiem, że znaczy, jeżeli natomiast chcielibyście Państwo coś więcej się dowiedzieć, to w tym tekście, który się nazywa Instancja litery, Lacan konstruuje schemat metafory i potem ten schemat metafory stosuje do właśnie metafory ojcowskiej, to znaczy i wcześniej, i później, bo w seminarium to już też jest omawiane, albo i nie. W każdym razie w tym głównym tekście na temat psychozy i też na temat Schrebera, czyli o kwestii przedwstępnej w sprawie możliwego leczenia psychozy, tam znajdziecie Państwo długą dyskusję na ten temat. No tutaj nie, mogę tylko powiedzieć tyle, że następuje substytucja, czyli podstawienie tego pragnienia matki. To pragnienie matki jest zastępowane właśnie przez imię ojca i w wyniku tego powstaje coś, co Lacan nazywa znaczeniem falicznym. Teraz co to jest to znaczenie faliczne? No to znaczenie faliczne to jest zasadniczo taka podstawowa konstytucja, ukonstytuowanie się sensu na poziomie podmiotowym. I to jest takie ukonstytuowanie się sensu, gdzie ten sens dominuje nad rozkoszą, której dziecko było poddawane jako przedmiot, jako obiekt pragnienia matki. I oczywiście dziecko dalej tym, w jakimś stopniu tym przedmiotem czy obiektem pragnienia matki tak naprawdę długo jeszcze będzie zazwyczaj. Natomiast na poziomie podmiotowym następuje faktycznie postawienie jakiejś tamy, jakiejś przeszkody temu, żeby ten dostęp, żeby to rozkoszowanie się dzieckiem było jakoś tam nieskrępowane od strony matki. Jest ponoć, nie badałem tego, ale gdzieś przeczytałem kiedyś, że chyba Pierre Legendre w ogóle wytworzył jakiś w takim na późnym etapie swojego życia, nie wiem, czy on jeszcze żyje, on był gdzieś tam na jakimś etapie uczniem Lacana, wytworzył jakąś taką bardzo konserwatywną wizję rodziny i społeczeństwa na bazie właśnie pojęcia imienia ojca, gdzie zasadniczo coś takiego, ponoć, bo nie sięgnąłem do tego tekstu, wymyślił coś takiego, że zasadniczo właśnie te matczyne elementy w życiu dziecka to są niedobre i są złe i one powodują właśnie tam psychozy u dzieci i tak dalej. Na pewno coś przekłamuje, nawet jeżeli on coś takiego powiedział czy napisał. No w każdym razie było to dosyć zaskakujące, jak się o tym dowiedziałem. Natomiast jakby jeżeli tak jest, to oczywiście to, co Państwu przedstawiłem, w jakiejś mierze pewnie poddaje się takiemu możliwemu ujęciu. Natomiast z drugiej strony jest tak, że to, o czym Państwu teraz mówię, to jest takie coś, co Lacan robił w latach 50., a on zmarł w 81 roku. I te zagadnienia psychoz były dla niego bardzo ważne, dlatego że on sam jakby z takiego swojego wykształcenia był psychiatrą i zasadniczo, tak jak możemy powiedzieć o Freudzie, że Freud był teoretykiem nerwic, tak Lacan był przede wszystkim teoretykiem, czy no, praktykiem też oczywiście, ale od tej strony tego, z czym dzisiaj możemy mieć do czynienia,
był teoretykiem psychos i jak gdyby jego nawet do tego stopnia, że jego podejście do nerwic nawet było tak naprawdę podejściem od strony psychos i to jest też takie, wydaje mi się, istotne dziedzictwo jego nauczania w tym końcowym okresie, kiedy udało mu się tę całą jego teorię jak gdyby przeorganizować w taki sposób, że zamiast tak jak Freud patrzeć na nerwicę, przepraszam, na psychozę jako wybrakowaną nerwicę, czyli właśnie jako nerwicę, której czegoś brakuje, jako nerwicę na przykład, która ma mniejszy związek z rzeczywistością. Jest taki tekst Freuda, który jest bardzo krótki, a który też mogę Państwu polecić w tym zbiorze, który się nazywa Psychologia Nieświadomości. Jest tam taki krótki tekścik właśnie na ten temat, który się nazywa Utrata rzeczywistości w wypadku nerwicy i psychozy. To on ma tam kilka stron. No i tam właśnie znajdziecie Państwo taką freudowską jakby teorię tego, na czym ta różnica się zasadza i jakby jest ona zasadniczo związana ze stopniem utraty rzeczywistości, jakby stopniem utraty rzeczywistości w nerwicy i w psychozie. I Lacan, konstruując to pojęcie tego imienia ojca i mówiąc o jego wykluczeniu, co też jest takim konkretnym pojęciem, znaczy słowem u Freuda, które podniósł do rangi pojęcia, to się po niemiecku zdaje się, brzmi Verwerfung. Jakby idzie tutaj śladem Freuda i też niejako przyjmuje takie podejście, przyjmuje taką przesłankę, że faktycznie psychoza to jest taka wybrakowana nerwica, to jest taka nerwica, w której brakuje jakiegoś elementu. Co jakby też nie jest może najgorszą rzeczą, dlatego że jak Państwo sobie przypomnicie, no to jeszcze tam zdaje się na przykład w III Rzeszy był taki projekt, że część osób w ośrodkach, w szpitalach psychiatrycznych po prostu zabijano, jako że no nie dawali się do budowania świetlanej przyszłości Rzeszy i dominacji rasy aryjskiej, więc oczywiście się, no więc nie było powodu, żeby żyli. I no więc w tym sensie nie jest to jakby, wydaje mi się, że jakby w takiej perspektywie nie jest to jeszcze najgorsze podejście, dlatego że jeżeli mówimy, że coś jest jakoś tam wadliwe, no to jednak stawiamy, mówimy, że ci ludzie są jednak ludźmi. Natomiast w późniejszym okresie jakby ta relacja ulega odwróceniu u Lacana i to jest to, o czym będę mówił Państwu następnym razem, jeżeli oczywiście te koledzy są i koleżanki. Mianowicie to, że na końcu Lacan jakby traktuje nerwicę jako po prostu typ psychozy. I wtedy ta kwestia, to otwiera jakby bardzo taką ciekawą perspektywę kliniczną, ale też jakby tak z politycznego, powiedzmy, punktu widzenia, ta kwestia człowieczeństwa, ludzi, którzy nie są tacy jak my, wydaje mi się, że jest jakoś tam postawiona bezpieczniej. Dlaczego o tym mówię też, między innymi? No dlatego, że oczywiście istnieje problem po prostu wykluczenia ludzi z objawami psychotycznymi, mówiąc najogólniej. Istnieje takie zjawisko na poziomie na przykład rynku pracy. Wiąże się to z jednej strony, ale z drugiej strony też w samym, nie wiem jak jest wśród psychiatrów, bo nie jestem psychiatrą, ale to, co miałem okazję zaobserwować też w kontekście tego, jak wypowiadają się czasami ludzie zajmujący się psychoanalizą, to te kategorie kliniczne są czasami używane jako swego rodzaju pałka. I mówienie, stwierdzenie, że ktoś jest psychotykiem. Aha, ktoś, sekundę. Tak. Ktoś się podłączył i... Okej, już wyłączyłem dźwięk, proszę. Dobra, dalej. Dzięki. Więc w tym sensie jakby jest to, wydaje mi się, jakiegoś rodzaju poważny błąd i po prostu w rozumieniu tego, czym taka rzecz jest. Z tego też względu, że sam Lacan, mówiąc ogólnie o podmiotowości ludzkiej, niezależnie czy mamy do czynienia
kimś o tak zwanej strukturze nerwicowej czy psychotycznej, ponieważ zawsze jakby zachowuje to odniesienie do języka i patrzy na te zjawiska w kontekście języka, co oczywiście no, czasami jest trudne, bo na przykład jeżeli ktoś mamy do czynienia z jakimś takim przypadkiem skrajnego mutyzmu, czy kogoś, kto w ogóle nie wszedł w język, to oczywiście no, to on, taka osoba nie funkcjonuje jakby aktywnie jako użytkownik języka, czy natomiast dalej jak gdyby jej tam jestestwo, powiedzmy, zewnętrznie przez innych, którzy mówią na jej temat, jakby można sytuować jeszcze cały czas na poziomie języka. Podobnie zresztą jak na przykład dziecko, które się nie urodziło, ale wiadomo, że już jakie będzie miało nazwisko, często jakie będzie miało imię i ma jakąś tam historię rodzinną, która będzie na nim na dobre i na złe ciążyć. Więc jak gdyby jest ten wymiar. Jeszcze tak może tutaj dopowiem, korzystając z okazji, że po raz chyba kolejny, bo wydaje mi się, że ostatnim razem też to mówiłem, ale jestem przekonany, że nigdy dość mówienia o tym. Mianowicie, że te różne tam kategorie właśnie te tak zwane struktury kliniczne, te takie klasyczne struktury kliniczne, którymi faktycznie ludzie się analitycy się posługują jako narzędziem, zwłaszcza na poziomie diagnozy, czyli właśnie histeria, czy nerwice natręstw, czy właśnie paranoja, czy jakieś inne, to one. Trzeba pamiętać, że one jak gdyby nie są jakiegoś rodzaju nową tożsamością, którą ludzie sobie albo przyjmują, albo którą inni powinni starać się nadawać innym. Co często ma, też tak mi się wydaje, ma miejsce. Bardziej są to po prostu narzędzia. Są to narzędzia, które jeżeli są poprawnie stosowane, to niejako tracą swoją sensowność. To jest tak jak wbijanie gwoździa młotkiem. Jeżeli dobrze Państwo korzystacie z młotka, to jak gwóźdź jest wbity, to już nie potrzebujecie młotka. I tak samo jest z tymi kategoriami, z tymi strukturami klinicznymi. Jeżeli ktoś zajmuje się psychoanalizą, to wydaje mi się, że z pewnością nie powinien takich słów jak ty histeryku, czy ty histeryczko, czy ty tam obsesyjno-natrętny obsesjonacie, i tak dalej, oczywiście poza jakimś takim najbardziej żartobliwym kontekstem nie powinien używać, z tego względu, że no gdzieś tam sam sobie wystawia chyba świadectwo. Dobra, ale to tylko taki wtrend. Więc wracając jeszcze do tego, co Lacan mówi na ten temat. Więc to wykluczenie imienia ojca, czyli tego elementu, który strukturyzuje nieświadome jako takie i w związku z tym życie psychiczne podmiotu, jest jak gdyby jest związane z tym, że w porządku symbolicznym pojawia się dziura. Pojawia się jakaś wyrwa, która powoduje, że elementy języka, które normalnie mogłyby funkcjonować po prostu jako jakieś tam mniej lub bardziej światłe czy problematyczne myśli, na poziomie porządku symbolicznego i na poziomie języka wkraczają w porządek realnego i niejako przekształcają się w rzeczywistość podmiotową, której no, ten podmiot nie może dzielić z innymi, to znaczy on będzie przekonany o tym, że ta rzeczywistość tak wygląda, natomiast to przekonanie nie będzie zasadniczo podzielane przez inne osoby. Przy czym proszę pamiętać, że taka sytuacja ma też często miejsce na poziomie zwykłych kontaktów międzyludzkich, że ludzie podzielają jakieś przekonania na temat, to znaczy mają jakieś przekonanie na temat na przykład tego, co wynikło z jakiejś rozmowy, tudzież jakichś spraw, zwłaszcza w jakichś spraw uczuciowych, a jakaś interpretacja pewnej sytuacji nie jest podzielana potem przez osoby, która brała udział. Więc jednym z następstw tej wyrwy w porządku symbolicznym i tego, że te znaczące, czyli te elementy języka pojawiają się na poziomie realnego, pojawiają się na poziomie porządku realnego,
To jest taka jakby dana obserwacyjna, to nie jest jakaś konieczność, że tak musi być. Natomiast w tym wypadku u Schrebera Lacan obserwuje takie zjawisko, no, które faktycznie zdarza się i które on nazwał tak dosyć zręcznie, poetycko, ładnie, nie wiem, rozkwitaniem w kobietę. Przyznaję się bez bicia, że nie czytałem polskiego tłumaczenia trzeciego seminarium, więc nie wiem, jak tam to jest przetłumaczone. Po francusku to brzmi pousse à la femme i nie wiem, jak to brzmi po polsku w polskim tłumaczeniu, ale nie wiem, mam nadzieję, że jakoś podobnie. Innymi słowy, więc w przypadku Schrebera ta kwestia kobiecości, kwestia przemiany w kobietę tak. Bierze się z tego, tak interpretuje to Lacan, że ten falus, który jest ogromnie skomplikowanym pojęciem w tej całej teorii i takim dosyć wieloznacznym, natomiast na najprostszym poziomie jest po prostu znaczącym różnicy seksualnej i w przypadku mężczyzny jest tym znaczącym, który niejako jest mu z definicji jakoś tam przypisany, to ponieważ tutaj w przypadku Schrebera to imię ojca nie zadziałało, a imię jakby ojca jest w tej wczesnej interpretacji Lacana, bo później to się zmienia, jest konieczne do tego, żeby ten znaczący faliczny funkcjonował, to właśnie konsekwencją tego jest to, że on nie mogąc być mężczyzną, staje się kobietą i to znowu nie byle jaką kobietą, bo gdzieś tam Lacan pisze, że staje się kobietą dla wszystkich mężczyzn, dlatego że w swoim pojęciu czy wizji, w tym swoim urojeniu będzie źródłem odrodzenia się ludzkości. Natomiast na takim bardziej właśnie strukturalnym poziomie możemy tutaj mówić o zerwaniu się łańcucha znaczących i w miejscu tej dziury o wtargnięciu rozkoszy. O wtargnięciu rozkoszy, która na przykład, która się przejawia na przykład pod postacią tych promieni rozkoszy, gdzieś tam wnikających wolą Boga do odbytu doktora praw Daniela Paula Schrebera. Dobrze, no to jest zasadniczo chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Jeszcze może tylko dopowiem jedno słowo na temat tego imienia ojca, że to pojęcie jest dosyć mylące, to znaczy i w tym imieniu tak naprawdę nie musi chodzić o samo imię, to znaczy co Lacan najpierw chciał tym wyrazić, to jest to, jak działa funkcja ojcowska. No i idea była taka, że funkcja ojcowska może działać nawet wtedy, jeżeli ojca faktycznie nie ma w domu, no bo na przykład jest martwy, bo umarł, albo bo odszedł. Że to nie oznacza, że na przykład dzieci, które się wychowują bez ojców, nie wiem, będą psychotyczne, czy są jakoś tam bardziej narażone na bycie psychotycznymi. Chodziło o to, że jakby bardziej nawet istotne od faktycznej sytuacji, takiej jak powiedzmy można jakąś tak na tak zwany chłopski rozum obserwować na poziomie życia rodzinnego, że nie to jest istotne czy determinujące w takim przypadku, tylko determinujące jest to, w jaki sposób, czy w tym na przykład, co mówi matka do dziecka, taka funkcja ograniczająca jest zawarta. I tak naprawdę im dalej Państwo będziecie czytać od tego trzeciego seminarium, bo na przykład w czwartym seminarium właśnie takie zdanie się pojawia, że tak naprawdę to imię ojca, to nawet nie ojciec wprowadza, tylko to tak naprawdę i tak zależy od matki i tego, jak ona w języku odnosi się do tego dziecka, odnosi się powiedzmy do kogoś trzeciego, kim może być ojciec, kim może być Bóg, kim może być jakiś wujek, dziadek czy ktokolwiek, czy po prostu jakaś tam zasada, którą sobie wymyśliła, co w każdym razie będzie stanowiło o jakimś tam ograniczeniu tego pragnienia, czy też pożądania desir, matki skierowanego do dziecka, które oczywiście jest tym pragnieniem nieświadomym. Zasadniczo jest pragnieniem nieświadomym. Więc to imię ojca to jest taka bardzo abstrakcyjna rzecz, która z jednej strony jest zawarta w języku, jest zawarta w jednym wielkim innym. Lacan pisze w tym właśnie przywoływanym już przeze mnie wiele razy tekście o kwestii przedwstępnej. Mówi, że to w wielkim innym, czyli na poziomie języka,
to imię ojca to jest znaczący prawa. Mówi coś takiego. Później się trochę z tego wycofuje, bo tak naprawdę to na przykład wtedy jeszcze jak chyba to napisał, to miał taką ideę w piątym seminarium, że istnieje coś takiego jak wielki inny wielkiego innego, czyli że w samym języku jest jakby zawarta taka dodatkowa gwarancja jakby stabilności znaczeń i jakiegoś porządku. A rok później, przez następne kilka lat, począwszy od roku później i przez następne kilka lat, mówił, że nie ma absolutnie czegoś takiego jak wielki inny wielkiego innego, czyli że zasadniczo ten porządek języka na jakimś poziomie jest dziurawy, tak konstytutywnie, nie w taki sposób psychotyzujący, tylko po prostu konstytutywnie jest dziurawy i po prostu taki będzie. I tak naprawdę ta późniejsza opcja jest dużo bardziej sensowna, jeśli weźmie się pod uwagę zjawiska jakoś tam związane z pragnieniem, ale to jest, mówię, temat na jakieś pewnie inne spotkanie. I proszę Państwa, chyba na tym chciałbym zakończyć to, co mam dzisiaj do powiedzenia w tym takim podstawowym zbiorze. Może jeszcze tak, jeszcze jedną tylko tak myślą się z Państwem podzielę, że też w tym tekście, no, który chyba muszę Państwu polecić o kwestii przedwstępnej do wszelkiego możliwego leczenia psychozy, nie tłumaczyłem go, chyba go nie czytałem, nie wiem, czy go czytałem, fragmentami go czytałem w tym polskim tłumaczeniu. Jest to tekst dosyć trudny, nie da się ukryć, natomiast chyba warty trudu czytania go. Tam się pojawia na przykład taka myśl Lacana na temat tego, dlaczego Daniel Paul Schreber został psychotykiem. No jest to oczywiście jakaś hipoteza. I ta hipoteza u niego brzmi tak, że jego ojciec, który był znanym ortopedą, czy takim jakimś popularyzatorem gimnastyki, takiego zdrowego taki może korektywy, nie wiem, czy tak mówię, ćwiczeń korekcyjnych, w takim czasopiśmie, które wychodziło za czasów Lacana, który jest taki artykuł, który się nazywa Wybitna rodzina Schreberów. I tam znajduje się ilustracja, którą pozwolę sobie Państwu pokazać. Ilustracja z książki, zdaje się, ojca albo dziadka, nie pamiętam, właśnie takiego podręcznika gimnastycznego, który miał służyć budowaniu dobrej i zdrowej postawy u ludzi. Oczywiście to jest jakoś tam oparte na poszlakach. Tak naprawdę nie da się, wydaje mi się, nigdy wskazać jakiejś takiej jednej przyczyny i tak naprawdę chyba nie należy też jej szukać, dlatego że są to sprawy bardzo, bardzo złożone. W 1949 roku Lacan napisał taki tekst, który jest przetłumaczony po polsku i się nazywa Rzecz o przyczynowości psychicznej. Znajduje się w tym numerze Analiza. To jest tekst ze zbioru ECRI. To jest numer siódmy z roku tego, gdzie jest takie stwierdzenie, że kwestia tego, skąd bierze się psychoza, to jest niezgłębiona decyzja jestestwa. I tak naprawdę po prostu to oznacza tyle, że nie wiadomo. Natomiast w tym późniejszym tekście stawia taką tezę, że ojciec Schrebera uosabiał prawo w swojej osobie. Co Lacan jakby rozumie jako jakieś takie spłaszczenie tych poziomów jakby osoby i imienia ojca, właśnie takie stopienie się i że to mogło być przyczynkiem do tego, że on faktycznie, jego syn został osobą psychotyczną. No nic, to tyle z mojej strony. Myślę, że pewnie są jakieś pytania, więc... Tak, tak, albo tak. No, ja oczywiście... proszę też zadawać pytania. Nie mamy wiele pytań. Może to i dobrze. Czarny Piotruś pisze.
Czym się charakteryzuje nerwica według Lacana? Czym się wyróżnia według badacza na tle innych zaburzeń? To jest to, o czym mówiłeś, ale tak gdybyś miał to powiedzieć w jednym Tak, zdaniu. Tak, Lacan, ta wczesna reinterpretacja Freuda przez Lacana zasadza się na, jest oparta na pojęciu, wprost jest oparta na tym wczesnym rozumieniu nieświadomości u Freuda, tym takim najbardziej właśnie językowym, związanym z takimi tekstami jak Psychopatologia życia codziennego, Objaśnienie marzeń sennych. I właśnie ta słynna praca, znaczy nie słynna, ale która się chyba stała słynna dzięki Lacanowi, czyli dowcip i jego stosunek do nieświadomości, gdzie Freud zgłębia ten językowy aspekt tworzenia się formacji nieświadomych, formacji nieświadomego, czyli właśnie przejęzyczeń, zapomnień, snów i też symptomów w tym wczesnym rozumieniu. Z jednej strony Lacan jakby na tej bazie wyciąga pojęcie pragnienia i to pojęcie jest tam przez wiele lat takim kluczowym pojęciem psychoanalizy lakanowskiej, tego nauczania Lacana. I czym jest nerwica w odniesieniu do tego pojęcia? Otóż nerwica jest, jak mówi Lacan, i akurat to faktycznie znajduje we Freudzie, i to jest niesamowite, jak te niektóre ujęcia Lacana, jak są tak naprawdę super wpasowane w tego Freuda. Bo czym są jakby tak ogólnie, jak inaczej można nazwać nerwice, albo szerzej, że to są nerwice obronne, no ale pyta się Lacan, ale są obronne przed czym? No i mówi, że są obronne, nerwice obronne przed pragnieniem. I więc to jest ta zasadnicza taka problematyka nerwic, że są to sposoby unikania no właśnie. Czy konfrontacji? Może. Czy realizacji? Też może. Czy utożsamienia się z własnym pragnieniem? Chyba też. To są te zagadnienia. To jest tak najprościej rzecz ujmując. Tam oczywiście wchodzi na przykład w to, to jest jeden sposób, w jaki można to ująć. I jakby histeria na przykład ma swoją strategię unikania, a nerwica obsesyjna ma swoją, nerwica natręt ma swoją strategię unikania, obrony przed pragnieniem. Więc w przypadku nerwicy histerycznej tą strategią jest utrzymywanie własnego pragnienia w stanie niezaspokojonym, a w przypadku nerwicy natręt tą strategią jest pragnienie niemożliwe. I to są jakby takie dwa sposoby sytuowania się wobec tej problematyki pragnienia. Na poziomie tego wczesnego Lacana to zasadniczo nie mówi się o pragnieniu w psychozie, ale na przykład już w późnym Lacanie to jak najbardziej mówi się o pragnieniu w psychozie, dlatego że nie da się ukryć, że wiele osób takiego panteonu postaci kultury, nauki i sztuki, to były osoby psychotyczne. I no, nie ma powodu, żeby im odmawiać jakby czegokolwiek. Też gdzieś tam jest taka rozmowa, takie pytanie, które Jacques-Alain Miller zadaje Lacanowi w 60. czy 70. gdzie się go pyta, czy takie właśnie pojęcia jak pragnienie i nieświadome, czy one się odnoszą też do psychozy. I Lacan mówi tak, że wszystkie te pojęcia też się odnoszą do psychozy. Tylko oczywiście trzeba zawsze sprawdzić, w jaki sposób się do niej odnoszą. I to tyle. Więc tak, na przykład od strony pragnienia można to ująć, ale można też na przykład to ująć od strony rozkoszy. Tej słynnej, niesławnej jouissance, gdzie taki najprostsza taka dychotomia, którą pojawia u Lacana, to jest taka, że w nerwicy natręctw jest takie doświadczenie zbytniego rozkoszowania się i też przez to unikania tego tak naprawdę, a w nerwicy histerycznej teraz sobie już nie przypomnę, ale jest gdzieś tam do znalezienia. To jeszcze zapytam tutaj, czekaj. A jak się definiuje nerwice i histeria w terminach psychozy?
Takie jeszcze pytanie od Marcina Kozieja. A od Marcina Kozieja, tak. Pozdrawiam Marcina Kozieja. Jak się definiuje? Nie wiem, czy się definiuje tak stricte rzecz biorąc, ściśle rzecz biorąc. W sensu stricte, powinienem powiedzieć. Myślę, że coś może więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć na następnym tym spotkaniu, dlatego że tam by trzeba było wyprowadzić kilka pojęć wcześniej, żeby jakby w ogóle zacząć mówić od tej strony. Zasadniczo to nie jest tak, jak gdyby, że te pojęcia się jakoś tam unieważniają. Tak, to jest i proszę wybaczyć teraz metaforę naukową, której użyję, ale proszę pamiętać, że używam jej tylko i wyłącznie na prawach analogii. Analogia nie jest właściwym sposobem logicznego dowodzenia, więc ta analogia ma charakter czysto ilustracyjny, także proszę jeszcze nie podpalać stosów, wszystko jest w porządku. Więc używając ta analogia, po którą chciałbym sięgnąć, to jest taka analogia między tą klasyczną fizyką newtonowską, a na przykład czy to mechaniką kwantową, czy gdzieś tam teorią względności, że na poziomie takich zwykłych obiektów, no jak Państwo budujecie dom, no to wystarczy zasadniczo do tego fizyka newtonowska, jeżeli nie używacie GPS-ów. Chociaż teraz się często używa do geodezji. Ale na poziomie kogoś, kto sam własnymi rękoma stawia sobie dom z drewna, to tak naprawdę wystarczy mu wiedzieć, czy ta konstrukcja utrzyma ten ciężar. Natomiast jeżeli wejdziemy oczywiście w takie bardziej szczegółowe zjawiska, to ktoś mi nawet pisze, że nawet arystotelejska wystarczyła. Być może. Być może tak. Natomiast jeżeli wejdziemy właśnie czy to na taki mikropoziom, czy na makropoziom, no to tam nam będą się te rzeczy rozjeżdżały. Natomiast w tym takim środkowym przedziale gdzieś tam to wszystko będzie działać. Wydaje mi się, że bardziej, że sam punkt wyjścia w przypadku czy to histerii, czy to nerwicy obsesyjnej, nerwicy natręt, mówi czemu, będzie pewnie taki sam, to znaczy te zjawiska gdzieś tam wyjściowo będą takie same, natomiast chodzi bardziej o to, że to jak będziemy w wyniku analiz dochodzić do kresu rozumienia, do kresu zgłębiania treści nieświadomych, na przykład czy na ścieżce histerycznej, czy na ścieżce nerwicy obsesyjnej, nerwicy natręstw, to tam na końcu dojdziemy do zjawisk, które będą wykraczały poza takie zjawiska nerwicowe i będą raczej zjawiskami z poziomu bliższego psychozie, w takim najogólniejszym sensie. Proszę się nie denerwować, to nie oznacza, że chodzi o psychizowanie kogokolwiek, nie wiem, czy to możliwe. Tylko bardziej, że po prostu ten poziom wtedy takiego szczegółowego sytuowania pewnych treści nieświadomych wymaga na przykład takiego pojęcia jak właśnie taki tak zwany, powiedzmy, czysty znaczący albo znaczący pozbawiony sensu, który może być jakimś tam ostatnim słowem, powiedzmy, czyjeś analizy, a który nie będzie niósł żadnego konkretnego sensu, a mimo wszystko uda mu się zapikować, jakby postawić kropkę w pewnym procesie, który na przykład zaczął się jakichś objawów, symptomów, powiedzmy, spokoju historycznego, czy to. Więc może ten sposób. Dobrze, to jeszcze takie pytanie i ja myślę, że to będzie już ostatnie pytanie na dzisiaj. To znaczy dwa pytania. Pierwsze pytanie jest bardzo proste, osobiste. Czy jeszcze można gdzieś ciebie posłuchać poza filozofią tak bardzo, poza naszym tutaj środowiskiem? Czy masz jakieś jeszcze nagrania? Czy... Nie, w tej chwili nie. To znaczy planowałem w zeszłym roku zrobić takie seminarium na UW i dzięki uprzejmości profesor Iwony Kusz wstępnie już byliśmy dogadani na takie co dwutygodniowe wydarzenie. Niestety, jak Państwo wiecie, zjawiska natury ogólnej, siły wyższej i tak dalej, czyli epidemia,
uniemożliwiły to, ale jak najbardziej planuję coś takiego i być może jeżeli uda mi się to zrobić, to może te koledzy będą i koleżanki na tyle uprzejmi, że jakieś tam gdzieś tam jakąś taką informację o tym zamieszczą. Natomiast no w tej chwili jest to po prostu ze względów epidemiologicznych jeszcze niemożliwe. Natomiast tym bardziej dziękuję i Filipowi, i Magdzie, i wszystkim innym za to, że te spotkania są możliwe, dlatego że dzięki temu mogę się gdzieś tam z Państwem pewnymi jakimiś treściami podzielić i też coś z powrotem od Państwa usłyszeć. Natomiast tak, jak najbardziej coś takiego jest planem w mojej głowie. I szczerze powiem, że jakkolwiek jestem bardzo wdzięczny za to, co tutaj teraz robimy, to jednak taka forma kontaktu bezpośredniego jest, wydaje mi się, i bardziej skuteczna, i bardziej satysfakcjonująca. Także jak tylko będzie to możliwe, to mam nadzieję, że ten projekt tam ruszy. Jasne, jak coś, to oczywiście pomożemy wypromować tam wydarzenie w Warszawie, czy gdzie, także to... W Katowicach może, zobaczymy. No, myślę, że w Warszawie będzie więcej, większy odzew chyba, że jeszcze Kraków mamy, takich większych miastach, to na pewno ktoś, na pewno przyjdzie trochę więcej osób, ale oczywiście Katowice też, środek. Katowice dobrze. Są dużym miastem, z tego co słyszałem. No, to można tak powiedzieć. Dobrze, jeszcze ostatnia rzecz, ale tak już tak krótko, krótko, bo wydaje mi się, że trochę o tym było. Anna Fast pyta. Freud pisze, że paranoik to osoba, która wypowiada to, co inni ludzie ukrywają, o czym nie chcą, nie potrafią mówić. Czyli paranoicy przechodzą świadomie, widocznie na poziomie językowym przez stadia choroby, która dotyczy być może wszystkich ludzi, ale jest w różnym stopniu dla nich świadoma. To jest pytanie. Mhm. Takie pytanie, komentarz, z którym w dużej mierze myślę, no, muszę się zgodzić po prostu, bo na pewno jest tak, że te zjawiska nieświadomego inaczej się realizują w przypadku osób o objawach nerwicowych i osób o objawach psychotycznych. Jest to związane na pewno z poziomem wyparcia i ogólnie no, tymi cechami strukturalnymi, które te dwie formy powiedzmy prezentują. Lacan mówi w kontekście psychoz, że to jest nieświadome pod otwartym niebem, czy pod gołym niebem, nie pamiętam. Czyli tak jak właśnie tam pani Anna napisała, że są to zjawiska, które jakieś elementy, jakieś aspekty tych zjawisk, znaczy, że jak gdyby w pewnym sensie to są te same rzeczy, tylko usytuowane na innym poziomie i przez to bardziej widoczne. Nie wiem, czy to jest dobra analogia, ale wydaje mi się, że może częściowo jest, że podobnie trochę jest z dziećmi. Że ta analiza, no istnieje coś takiego jak psychoanaliza dzieci i tam mamy do czynienia z tymi samymi zjawiskami co u dorosłych, natomiast one są, że tak powiem, bardziej widoczne, bardziej na wierzchu. I jest wręcz niesamowite to, jak ta różnica jest, gdyby jak ona jest zauważalna, a zarazem jak widać, że to jest faktycznie to samo, tylko w takiej, jak gdyby w takiej delikatniejszej formie, że tam ten poziom wyparcia, no zależnie oczywiście od wieku dziecka, jest jakby dużo mniejszy i też tych warstw kolejnych, nie wiem, doświadczeń jest mniej. I jest coś takiego, jest coś niezwykłego w tym, jak u dzieci te zjawiska też występują, ale w taki jak gdyby bardziej bezpośredni sposób. Pomimo oczywiście też pomimo wyparcia, którym też ma się do czynienia, ale jest to coś takiego dosyć niesamowitego. Wydaje mi się, że może też dlatego ogólnie gdzie wiele ma takie jest coś takiego ogólnie uroczego, prawda, w dzieciach, nawet nie we własnych dzieciach, w cudzych dzieciach.
w tej inności tego świata, który jednak jest jakoś tam bardzo podobny do naszego świata. A wracając do pytania, no to, to na pewno jakaś część tych zjawisk, tak, no jak, jeżeli państwo, czy jeżeli pani na przykład sięgnie do pism Melanie Klein, to ona w ogóle ma taką tezę, że którą Lacan podejmuje za nią na etapie tych wczesnych faz rozwoju, czy na przykład tej fazy lustra, że dzieci żyją w takiej, w takim, jest taki etap rozwoju, taki właśnie maniakalno-depresyjny, który, to się tam chyba jak równie inaczej nazywa, który ciężko jak gdyby powiedzieć, te zjawiska wydają się bardzo podobne na przykład. Jeżeli byśmy uznali, że na przykład ta paranoja jest czymś takim bardzo konkretnym, to będzie pewnie bardziej podobne niż będzie tym samym. Ale na przykład w odniesieniu jeszcze do tej wczesnej pracy Lacana, do tej książki o psychozie paranoicznej w jej związkach z osobowością, to gdzieś tam w późnych latach 70., kilka lat przed swoją śmiercią, jak Lacan pojechał do Stanów, taki miał wykładów kilka na uniwersytecie, tam z innymi osobami, chyba tam Derrida też był i Foucault być może, ale nie pamiętam już teraz. I mówił coś takiego, że wzbraniał się też przed publikacją tej pracy, dlatego że jego zdaniem ciężko mówić o psychozie paranoicznej i jej związkach z osobowością, bo po prostu osobowość jest paranoiczna. W sensie, że każda osobowość jest swego rodzaju takim paranoicznym urojeniem. Tak się stawia w tym jego późnym ujęciu. I nie wiem, no i chyba pewnie to tyle by było. Tak. Pytanie, za które bardzo dziękuję. No to w takim razie będziemy kończyć. Tutaj jeszcze pojawił się komentarz o Stalinie, żeby też był paranoikiem i osiągnął duży sukces w rządzeniu masami. Nie wiem, jak to można skomentować. Osiągnął. Ja też nie wiem. Tak, dobrze. Może tak, że wydaje się, albo jest całkiem możliwe, nie wiem, jeżeli, nie wiem, na ile tutaj koleżanki i koledzy filozofowie na przykład poważają ten projekt historii filozofii Tadeusza Gadacza, który chyba jest niedokończony, zdaje się, bo ma dwa tomy wyszły. Nie pamiętam, jak czytałem ten pierwszy tom, on stawia tam taką tezę, że XX wiek, filozofia w XX wieku, no pomijając oczywiście analityczną, ta kontynentalna jest, zasadniczo stoi pod znakiem niczego, dlatego tę opowieść o XX-wiecznej filozofii zaczyna od niczego, no który jest de facto jeszcze XIX-wiecznym filozofem. I tak czasami sobie myślę, że ogólnie jest tak chyba nie tylko w odniesieniu do na przykład dziedziny filozofii, tej tak zwanej filozofii kontynentalnej, gdzie no faktycznie ta postać niczego na pewno odegrała dużą rolę, ale jeśli spojrzymy na przykład na takie postacie jak Kurt Gödel, no nie wiem, największy chyba logik, jaki żył od czasów Arystotelesa prawdopodobnie, albo który nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, to był taki matematyk, logik austriacki, który umarł z głodu, mimo tego, że zdobył jeszcze uznanie za życia, był bardzo znanym naukowcem, tam przyjaźnił się z Einsteinem na przykład. Einstein, jak go poznał, to się ucieszył, że jednak jeszcze tam w Princeton chyba jak byli, że jednak ma sens być w tym Princeton, skoro przyjechał Gödel, bo on już o swojej pracy uznawał, że już ona jest nic nie warta. Einstein, a Gödel no niestety zmarł w taki sposób, że zagłodził się na śmierć, dlatego że no, miał takie właśnie myśli paranoiczne, że przyjmował, że jedzenie jest zatrute i przyjmował posiłki tylko od swojej żony, a jego żona niestety nieszczęśliwie zmarła przed nim, więc jakby no, tak to się rozegrało. Co nie zmienia tego, że jego odkrycia w logice matematycznej, w matematyce są jakimś no, jednym z największych dokonań tych dziedzin w XX wieku, a może i w ogóle. I tak naprawdę jak się tak poszuka, to dużo było takich osób, nie wiem, czy postać, zdaje się, Georga Cantora jest państwu znana, człowieka, który zasadniczo wymyślił
teorię mnogości, teorię zbiorów, no to on też był po prostu, nie pamiętam jakiego to były typu bardziej, czy to były takie schizofreniczne bardziej objawy, czy paranoiczne. Tam no były takie, tam jest kilka takich ciekawych, ale dosyć przykrych historii, więc pozwolę sobie ich teraz nie cytować. Natomiast no, był to człowiek, który cierpiał na urojenia w kilku, tam jakąś książkę kiedyś o nim czytałem, z której tam autor stawiał tezę, ale autor był matematykiem, więc nie wiem na ile można taką tezę stawiać, no ale on tam pisał, że tych objawów, to rozpętanie tych jego objawów psychotycznych nastąpiło podczas jego rozmyślań nad nieskończonościami. I gdzieś tam, i to miało gdzieś tam do tego doprowadzić, czy tak było, być może część ludzi ma jakiś taki niesamowity dar, zdaje się, takiego odniesienia do porządku symbolicznego, który i do tych właśnie takich może dziur właśnie, które w tym porządku symbolicznym funkcjonują, a które dla większości z nas są po prostu czymś gdzieś tam niedosiężnym. Że no właśnie i są to często osoby, nie zawsze oczywiście, ale są to często osoby gdzieś tam pewnie sytuujące się bardziej po tym, w tym psychotycznym dziale. Myślę, że to dobre podsumowanie już wszystkiego i na tym już będziemy kończyć. Tak. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj nas słuchali i oczywiście Filipowi za prowadzenie. No, ja tylko śledziłem, żeby dźwięk za bardzo tutaj nie wykraczał. Cały czas coś z tym dźwiękiem się działo, ale to już mniejsza o to. Dziękuję za komentarze, dziękuję wszystkim, którzy tutaj lajkowali, więc też no, proszę subskrybować nasz kanał, tam wszystko się będzie pojawiać, grupkę na Facebooku, fanpage tam, oj, przepraszam. I to na tyle będzie. Także do zobaczenia sobotę i dziękujemy też Anatolowi jeszcze raz. Dziękuję bardzo.